Jesteśmy dzisiaj w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Dekerta. Rejestrujemy potencjalnych dawców w ramach akcji Kraków szuka genetycznych bliźniaków. Rozpoczęliśmy wszystkie nasze akcje już w tę sobotę i do bazy dawców dołączyło aż 116 osób. Generalnie jestem już od dawna honorowym dawcą krwi, także to powiedzmy, że było tylko taką formalnością. A nigdy jakoś się nie składało, żeby zrobić to przez internet, także jeżeli jestem dzisiaj w pracy i okazało się, że Państwo też są dzisiaj u nas, no to stwierdziłam, że skorzystam z okazji. Poza tym no, jest taka sytuacja, że nadal nie wymyślono jednak lekarstwa na tego typu choroby, więc jeżeli jesteśmy w stanie oddać kawałek, powiedzmy cząstkę siebie, to dlaczego w sumie nie? Jak najbardziej. Jak na pierwszą taką akcję rejestracji jest to bardzo duża liczba osób. W ogóle Kraków jest zawsze takim miastem, do którego bardzo lubimy wracać. Ludzie naprawdę są dla nas bardzo otwarci, rejestrują się i tak naprawdę od początku działalności fundacji w Krakowie takich dni zorganizowaliśmy około 412 i udało nam się zarejestrować już ponad 41 000 potencjalnych dawców. Dzisiaj zainteresowanie jest również ogromne. Rejestrujemy od godziny 10 do 14. Także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby do bazy dawców dołączyć. W najbliższą sobotę, 22 lutego, będziemy rejestrować dawców w Galerii Zakopianka, Bronowice oraz Serenada. I jeszcze tydzień później będzie można nas spotkać przez cały dzień w Galerii Kazimierz, w Galerii Krakowskiej oraz w Bonarce.